Nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie bądź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Drogaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławioną jest Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. O Jezus. Święta
Chcemy wypisać. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś. Teraz i w godzinę śmierci naszej. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Stajemy przy pomniku Sługi Bożego, kardynała tysiąclecia Stefana Wyszyńskiego. Jakże można by powiedzieć, tak blisko beatyfikacji, nie dziękować Bogu za tę wielką łaskę. Prymas Wyszyński. I możemy za niedługo powiedzieć dwaj święci, kiedy patrzymy na nich obydwu. Jan Paweł II i prymas Wyszyński. Ale pewnie cały czas mamy w pamięci, dla tych, którzy pamiętają, którzy może widzieli, gdy 22 października 1978 roku kardynał Wyszyński uklęknął, ucałował dłonie papieżowi, następcy Piotra, Janowi Pawłowi II, a potem on ucałował dłonie drugiemu, jakby pocałunek święty. Dwóch świętych, którzy za tak bardzo ukochali Matkę Bożą. Dziękujemy więc. I my dzisiaj razem z tym naszym patronem, świętym ojcem Szarwelem, który też należy do jej uczniów, szczególnie, którą umiłował. Idziemy teraz w tej procesji wdzięczności za łaski otrzymane, każdy z nas, za naszych bliskich, ale też idziemy tu do tronu Matki Bożej z zapalonymi lampami. Ta lampa zapalona w naszych domach modlitwy to przede wszystkim znak oczekiwania. Jak te panny roztropne czekały na przyjście Pana Młodego. Zapalona lampa oznacza, że czekam na spotkanie, na przyjście Jezusa. I wciąż chcemy uczyć się tego czekania. To taki ogromny adwent. Dlatego powierzamy te wszystkie sprawy nasze. Za chwilę ustawimy się za krzyżem. Najpierw lampy oliwne, a więc ci, którzy są w domach modlitwy, a później obraz za lampami oliwnymi, a za obrazem wszyscy inni. I tak wejdziemy na dziedziniec jasnogórski, abyśmy mogli uwielbić Boga, a przede wszystkim Matkę Najświętszą za te wielkie dary,
Bożej opatrzności. Również pomyślimy o tych, którzy są w innych krajach, a są w domach modlitwy świętego Szarbena. Oni też chcieliby tu pójść w tej procesji i dziękować. Allora, ora siamo in cammino da quella statua di servo di Dio, cardinale Stefan Wyszyński, prossimo anno, beato. E stiamo camminando verso proprio santuario, due passi da santuario della Madonna Nera, insieme camminando con nostro patrono San Charbel. Ma loro due, cardinale Wyszyński, Giovanni Paolo, ricordiamo sempre in quell'abbraccio, in quel bacio che ha dato uno l'altro nel giorno 22 ottobre 1978, possiamo dire un bacio di due santi. Ma oggi con San Giovanni, San Charbel, vogliamo camminare con tutti voi in Italia, con tutti che siete nelle nostre case di Charbel, in ogni casa, in ogni famiglia, affidando alla nostra Madre Santissima, a lei, la Madre di Dio. Dlatego teraz ustawmy się za krzyżem. Proszę najpierw... Przychodzimy do Ciebie, my, Twoje dzieci,
Dona modlitwę, króluj nam. Przychodzimy z Twoim sługą, który tak bardzo Cię ukochał. A dzisiaj oddajemy Tobie cześć i hołd, Maryjo. Przyjmij naszą wdzięczność. Polecamy Tobie do stóp wszystkie sprawy minionego roku. Wszystko, co było w naszym życiu. I przepraszamy Cię, Maryjo, za wszelkie zło, za wszelki egoizm, uniesienie, za wszelką krzywdę, którą może wyrządziliśmy innym, za brak poszanowania tego, co piękne i święte. Przychodzimy dzisiaj my wszyscy, którzy jesteśmy w stowarzyszeniu Twoim. Każdy dom jest Twój, Maryjo. Dom świętego Szarlego. Jakże on chciał być w tym domu. Przychodzimy z naszymi rodzinami, z naszymi bliskimi i przepraszamy za profanację. Za ileż to razy słowa, które Cię mogły ranić. Za wszelkie działania zła na naszej polskiej ziemi. O Maria Madre Nostra, siamo arrivati questa sera di chiederti perdono. Sotto i tuoi piedi vogliamo dire grazie per tutti gli anni, ma soprattutto per questo anno che oggi stiamo all'inizio dell'avvento. Insegnaci a amare Gesù. Chiediamo perdono per qualunque offesa, le bestemmie. In ginocchio noi chiediamo in silenzio. A me teraz przyklękujmy się na jedno kolano. Proszę, przebacz Maryjo. Droga Maryjo, drogna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Panie Królu, módl się za nami. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Za całą diecezję modlimy się o nowe, święte powołania do seminarium diecezjalnego, do zakonów męskich i żeńskich. Pod Twoją obronę. Dzisiejsze rozważania,
Modlimy się za pielgrzymów przybywających do Jasnogórskiego Sanktuarium Polskiego, pielgrzymujących osobiście, jak i tych, którzy łączą się z nami za pośrednictwem telewizji TVN, Radia Maryja, Radia Jasnogóra i innych rozgłośni katolickich. Polecamy uczestników rekolekcji Bractwa Korony w Królowej Polski. Modlimy się za rodziców klerytów pierwszego i drugiego roku Wyższego Seminarium Duchownego z Częstochowy i Sosnowca, którzy przeżywają swój doroczny dzień skupienia. Modlimy się również za Stowarzyszenie Katolickie Świętego Szardena. Prosimy o zdrowie dla Marty oraz dla Jana oraz o uzdrowienie choroby nowotworowej dla Romana i Barbary. Zesłanie właśnie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy nasze winowajce. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nam zbaw od złego. Jako ludzie należący do Chrystusa mamy przyszłość, bo to Bóg wyznacza nam drogę do życia wiecznego przez Chrystusa. Ale przyjmijmy słowa, które usłyszymy w jutrzejszej liturgii świętego Pawła z listu do Rzymian. Rozumiejcie chwilę obecną, bo Chrystus nie tylko przyjdzie, ale On jest i przechodzi naszymi drogami. Abyśmy nie przespali tej godziny. Pan z wami i z duchem Twoim. Niech imię Pańskie będzie błogosławione teraz i na wieki. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Rzućcie parę na to szczęście. Dobrze? Tak. W tym miejscu, które zawsze będzie przypominać nam o tej wielkiej tragedii, jaka wydarzyła się, kiedy to tylu naszych wspaniałych przyjaciół, dla niektórych nawet, zginęło w tej katastrofie w Smoleńsku w 2010 roku, 10 kwietnia. Siamo qui davanti questa lapide che ci ricorda tutti noi, a quelli che sono morti tragicamente nell'incidente dell'aereo 10 aprile 2010. Prezydent Lech Kaczyński wraz z małżonką, Diego, a dla mnie też dwóch przyjaciół, Władysław Stasia, szef gabinetu prezydenta, a także Sławomir Skrzypek, szef Narodowego Banku Polskiego. Wielu naszych tam braci. W tym kończącym dniu, miesiącu, w którym szczególnie modliliśmy się ze zmarłych, chcemy ich polecić Matce i Królowej. Prowadź ich wszystkich do nieba. Chcemy polecić naszych bliskich, naszych rodziców, naszych wszystkich z naszych rodzin. Maryjo, zaprowadź ich do Jezusa, a także, którzy może w tym momencie odchodzą z tego świata. Polecamy Tobie, Matko, i w szczególny sposób
chcemy dzisiaj prosić, aby mogli wejść do Królestwa Niebieskiego. Affidiamo tutti a Madre Celeste i nostri defunti, a fine di questo mese dedicato ai defunti. Preghiamo per anime del purgatorio, per tanti nostri defunti dalle nostre famiglie. Modlimy się też za dusze w czyście cierpiące. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie bądź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Wieczne odpoczywanie raczy dać Panie. A światłość wiekuista niech ani świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. A teraz wracamy już tam do nas. Podnosimy nasze świece i lampy. Ave, ave, ave.